i klas trzecich chciałabym wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Muszę się dołączyć do pana starosty, który powiedział, że 40 lat temu tańczył poloneza i jest to strasznie stresujące, bo ja dokładnie 20 lat temu również tańczyłam na tej sali właśnie poloneza. Tak, i pan starosta był moim wychowawcą, dodam, dokładnie tak. I myślę właśnie, że my jako rodzice wszyscy pamiętamy, jak to 3 lata temu nasze dzieci przekroczyły próg tej szkoły, a pęd życia i pośpiech powodują, że nie potrafimy się zatrzymać, zastanowić, spojrzeć na nasze dzieci. I myślę, że takim momentem jest właśnie dzisiejszy wieczór, że tak stoimy, patrzymy, wzruszamy się i uświadamiamy sobie, jak to z tych naszych małych pociech wyrośli wspaniali młodzi ludzie. To jest strasznie, strasznie wzruszające patrzeć na was, kiedy tutaj byłam, patrzyłam na przygotowania. Dzisiaj wyglądacie jak po prostu gwiazdy. Dziewczyny są tak piękne. I myślę, że jeszcze muszę też dodać, chciałabym ominąć ten temat, ale to, że jesteście już osobami dorosłymi, a bycie dorosłym, to również obowiązki, a waszym obowiązkiem jest przystąpienie do egzaminu dojrzałości. I ja się zobowiązuję w imieniu wszystkich tutaj zebranych, że będziemy trzymali za was kciuki. Także się wszyscy chyba pod tym podpisujemy, prawda? Więc...